Cześć, z tej strony Edyta. Krzysiu. Witamy na kanale Zakochane TikToczki. Dzisiaj o świątecznych zakupach. Szaleństwo, wiecie jak to jest, więc chcemy Wam pokazać część, co zakupiliśmy i drugą część, co jeszcze kupimy, ale na razie o tym, co mamy. Tak jest. Zaczynamy od dzieci, bo ich tu nie ma na razie, tak? Tak, żeby oczywiście nie zobaczyły. Pepko, proszę bardzo. Słuchajcie, ja Wam powiem tak, z tamtego roku nauczyliśmy się, dzieci mają mnóstwo zabawek. I powiem Wam szczerze, że na początku, prawda, nasze dzieci są zakochane w zabawkach, bawią się i to trwa 3 dni. I potem ja mam pełno zabawek w domu porozrzucanych, więc stwierdziliśmy, że na Mikołaja kupimy skromne. Tak. Ponieważ w szkole też jeszcze dostaną paczki, natomiast na Wigilię będzie coś lepszego. Tak. A więc kupiliśmy takie pacynki. Do zabawy. Do zabawy, na paluszki. A że dzieci lubią się bawić w teatrzyk i w takie różne, prawda? Tak. Rzeczy to uważam, że plus paczka do tego będzie super. Powiem Wam szczerze, chodziliśmy po sklepach i w sumie nic nie ma. Jest dla takich małych dzieci do roku, nie? Do trzech. A dla starszych nie ma. A to z Lidla? To mamy z Lidla. Słuchajcie, to są nalepki na... Mikołajki. Na szybę, tak. I to będzie u dzieci powieszone. Szybę na okno, na można szkło, to oczywiście też pociąć na kawałki. To nie jest tak, że całe się przykleja. To są w częściach. W częściach. I tutaj mamy na dole na okno, żeby... To jest chyba w całości, ale też po dnie. Ale można pociąć, dokładnie. To było bardzo tanie, nie pamiętam ile, ale w Lidlu kupiono. To było po 9? Chyba tak. Po 9. Biedronka. Tak, słuchajcie, mamy biedroneczkę. W tamtym roku, tak jak mówiłam, wiele się nauczyliśmy. Mieliśmy obrusy piękne oczywiście, ozdoby, ale to się u nas nie sprawdzało, ponieważ jak coś się wylało, wiadomo jak to trójka dzieci, tu popchnie, tam popchnie, czy nawet słuchajcie, w salonie jak siądziemy, to zawsze nie da się ukryć, jakoś będziemy haczyć o ten obrus. Więc postanowiłam kupić podkładki. To jest fajne, bo jak coś się wyleje, można przytrzeć, położyć, jest to też grube, więc można położyć nawet coś ciepłego i z tym się nic nie stanie. One są filcowe, pakowane po 2 sztuki. Te są po 12 zł, a te są po 9. Wzięliśmy sobie do salonu. Tu kupiliśmy 3 opakowania. Z tu tego jest tytułu. Wzór prezentu, napis Wesołych Świąt. Z tego tytułu tu kupiliśmy 3 sztuki, ponieważ nas jest 5, a jest spakowane po 2. No to... Dobra. Jedna będzie do sypialni, prawda? Tak. Tu nie powiemy cen, bo nie znamy. Nie znamy, bo dostaliśmy tutaj parę z tamtego roku, właściwie wszystkie, dostaliśmy z Anglii. I oczywiście, jak to prezentuję, nie ma metek. Skarpety. To jest chyba najzwyklejsza, z najzwyklejszych z Mikołajkiem. Taka sobie. Jest to dobry pomysł na przykład na to, żeby dzieci listy napisały, żeby to gdzieś powiesić przy kominku czy w kuchni na ozdobę. Ta jest wielka, moja ulubiona z tym reniferem. Zobaczcie, jest ogromna. No, jest super. Jeszcze jeden reniferek. Tak, tu mamy z reniferkiem ozdoby. Świeci się oczywiście ten dół, nie wiem czego widać. Będziemy je dzisiaj wieszać. Będzie film. Ta jest piękna, biała z aniołkiem. I jeszcze tak fajnie, co się dzieje. Ja nie wiedziałem, że mamy tyle skarpet. Fajnie sobie brzęczę. I z Mikołajem, nie? Tak, to Mikołajem. Jest moja. Także będzie świąteczny. Castorama. Byliśmy w miasteczku, tak? Nie, jak to się nazywa? Mikołaja. Miasteczko Świętego. Wioska Świętego Mikołaja. Wioska Świętego Mikołaja. No, tam się tam dało. Jest co wybierać. Wybraliśmy tylko część, to od razu powiem w skrócie. Z tego tytułu, bo tam jest tego mnóstwo. Mam Żusiu. To ma 3 metry. Łańcuch numer 1. Zarąbisty, gruby, ciemnozielony z jasnymi końcówkami. Gruby jest na 12 cm i on był najdroższy, bo on kosztował 36 zł. Tak. On idzie na
będzie na schodach. Robimy z niego girlandę na schodach. Tak, będzie zdobione. Na pewno. Więc jest bardzo fajne. Może się owinąć Krzyzia i jeszcze dzieci. Tak. Bardzo mi się spodobał. Mówimy o girlandzie. To jest chyba do dekoracji, tak? Tak, kupiliśmy. Cały czas Castorama. 5 dzwonki. 5 sztuk za 12,50. Pokażę bliżej. One są takie ładne, brokatowe. Można je powiesić na choince, bo mają sznureczki. Dalej, do girlandy. 12 sztuk brokatowych, srebrnych szyszek. One są do? Na girlandę czy na trzymaj? Zaraz powiemy, na co to jest. Szyszki. Już wam powiem, po ile są szyszki. Za 10 zł, bez 2 groszy, takie szyszki. Tutaj kupiliśmy takie bombeczki, gdyż będziemy stroić, zaraz wam powiemy co. Jest to około 20 sztuk. Tu nie jest napisane ile sztuk, ale wygląda gdzieś na 20. Ale są super. Te bombki kosztują 19,98. Dalej Castorama, łańcuch 5-metrowy, takich. Myślę, że wszyscy znają, są czerwone, niebieskie, tak, na choinkę wieszane, natomiast my to bierzemy do ozdoby. Na girlandę, tak? Nie tylko. No zobaczymy. 5 metrów to można pociąć. Tak. I ten łańcuszek kosztuje 7 zł tylko. W zależności kto jaki ma gust i jaką ma wizję, tak? No, można z tym zrobić wszystko. Tutaj mamy znowu śnieżki. Też 12 sztuk. Śniegu. No. O ile się nie mylę. Są bardzo fajne. Ogólnie my kupowaliśmy rzeczy na razie do zdobienia, ale tak jak mówię, jest to początek, bo jeszcze będzie to dokupowane. 12 tych gwiazdek, 9 zł. Dobra cena. Kupiliśmy kokardki. Takie. Te się podobają mojemu Krzysiowi. I tak. A te mi się podobają. A podoba. Te żony. Tak. I dobra. One są też oczywiście do ozdoby wszelakiej, tak? To są dwie, nie? Tam są trzy. Tak. Kokardy. Te, które są trzy, kosztują 7,98, a te dwie 6,98. I słuchajcie, to można oczywiście odwrót sobie przypiąć. Tak jak powiem. Tak? Pokaż co tam z tyłu. Gdzieś. Aha, są druciki. To jest fajne, no, na druciki fajne. I fajnie się tak przyczepia. Nie musimy wiązać, tak? Bo z tym wiązaniem to różnie. No to dawaj. Teraz do tego, kochanie, bo tematowo, tak. No. No. Jak się to? Wieńce. Wieńce, no. Wianki świerkowe małe, średnica 20 cm. One są po dwie dychy. Tak, na razie kupiliśmy dwie, będzie oczywiście więcej różnej wielkości. Chcieliśmy się najpierw obeznać, tak? Będzie więcej, zobaczyć. Bo przyznaj się, odkładamy jeszcze pieniążki na jedną rzecz, ale to. Tu oczywiście to można te gałązki, można sobie je wygiąć, no każdy jak tam oczywiście woli. No, one są jak choinka. Możecie zrobić puszyste, płaskie. I teraz chcemy wam powiedzieć, do czego te ozdoby. Właśnie do tych wianków. I do girlandy, nie? I tak, i do łańcuchów. Będziemy robić tutaj ozdoby z dziećmi, to też będzie pokazane. No, żeby miały frajdę, tak? No. Żeby sobie tam pokleiły, pozdobiły. Jak jesteśmy przy girlandzie, to mamy owoce. Mamy jabłuszka. I nie wiemy co to są za owoce. Może się nam podpowiedzieć, ale owoce. Na paragonie też pisze Krzyś owoce. Krzyś myśli, że to jest róża. Róża. Natomiast ja myślałam, że to jest jarzębina, ale to mi się... Napiszcie nam w komentarzu, co to jest za owoc, bo nawet na paragonie pisze... Wiecie, co pisze na paragonie? Owoc. Gałązka z owocami. Tak, a tu mamy jabłuszko. No to, że jabłka, to się zgadza. To się orientuje. A te owoce nie wiem. Kupiliśmy 3 sztuki, ponieważ chcemy zobaczyć... Jabłuszka 6, a niezidentyfikowane owoce 5. Kupiliśmy na razie 3 sztuki, no bo chcemy zobaczyć, co będziemy robić z tymi wieńcami i ozdobami, więc na razie kupiliśmy 3 na próbę. Kolejne dwa łańcuchy. Te są dwumetrowe, są trochę węższe. Jest tutaj napisane. To ma 2. Centymetrów. One są, ten jest ciemnozielony i ma jasne końcówki. Tylko nie jest taki gruby no, jest w porównaniu do tamtego. O, on będzie sobie wisiał tu nad nami, będzie ozdoba, tak. I też coś z tego będziemy tworzyć. A ten?
Ten jest, moim zdaniem, on jest czarno-złoty. Krzysio zdanie to jest ciemnozielony, no nie wiem, ocencie. I ma złote końcówki, jest super, ładnie się świecą. Będzie on do góry do sypialni. Świetnie. Wybrałam, dlaczego, dowiecie się. I na co? Niedługo. I na co? Też niedługo. Teraz to, co się nam wydaje modne. Tak, to co się nam wydaje. Aha, te łańcuchy mniejsze, dwumetrowe. One są po 12 zł, bez dwóch groszy. Tak, kupiliśmy sobie krastara. Dużego, znaczy średnio dużego. Średnio dużego. Fajne jest to, że ma długie nóżki. Tutaj nie ma żadnych drutów ani nic. On jest po prostu tak, jak macie półeczkę, żeby sobie go posadzić w zależności, jak tam chcecie. Może on być pod choinkę, na półkę. No kto jak woli, tak jak mówię, każdy ma swój plan. Ten skrzat 19,98. Kochani, a ten gdzie kupiliśmy? Taki milusi w dotyku, taki. Czy ten też był w Castoramie kupiony? A ostatnio zastanawialiśmy się, czy to była Biedronka. Bo ten jest za dwie dychy. Bo Biedronkę też odwiedziliśmy, nie? Wiadomo. Każdy ją odwiedza. Słuchajcie, nie jesteśmy pewni, albo to była Biedronka, albo to była Castorama. W każdym bądź razie taki malutki. Czekaj, to jest kot. To jest Castorama kot. Taki malutki, wziąłam go, mi się podobały wąskie. Oczywiście będziemy grać jeszcze inne, ale też na próbę, jak to wygląda, gdzie to położyć. Także taki fajny jest. Tutaj jest drucik, więc czapeczkę sobie możecie powiesić na coś, na gałązkę. Możecie sobie postawić, no zrobić z tego właściwie co chcecie. Więc taki jest. Ostatnia rzecz z Castoramy stoi tu. Tak. Flacha. Flacha. Nie, to nie jest to, co myślicie. Już Wam przybliżamy. Biopaliwo do kominka. Do kominka. Bo mamy dwa kominki, jeden na drewno, drugi na biopaliwo. Na biopaliwo. Jest on u góry, bo marzył mi się kominek, więc mąż mi w prezencie taki kominek dał. Nie, na święta wcześniej. I słuchajcie, mieliśmy taką, tylko mieliśmy różne zapachy, prawda, kochanie? Tak, kupiliśmy teraz naturalny. Dlaczego? Kupiliśmy naturalny, dlaczego? Ponieważ w naszej sypialni ukochanej jest akwarium, moje, z moim lucyferem. Mówię na niego Lucek, jest to bojownik. Bojownik. Kto będzie chciał sprawdzić, piękna rybka, polecam. Nie możemy używać zapachu. Czy to jest świeczka, czy to jest kominek, czy to jest jakiś odświeżacz. Coś na komary, inne takie wszystkie chemiczne rzeczy. Czymś, co psikam jest zapachowe, na przykład nawet to do kurzu trzeba uważać. Z tego tytułu, że szkodzi to rybkom. Tak, jak wciągnie powietrze w filtr i w ogóle, to jest niefajne. Paliwo jak paliwo, coraz droższe, 25 zł za litr. A ostatnio było mniej, nie? Tak, ja pamiętam, jak kupowałem za 12,90. To jest cena, 25 zł za litr paliwo. Gwiazdę zostaw. Jeszcze Castorama. Z Komanda tam mają tanie rzeczy. Tu mamy akurat rzepy do wieszania obrazków. Fantastyczne, nie trzeba przybijać, nie trzeba wiercić. Jeżeli nam się nie spodoba odkleić, można przykleić drugi. Jak równo nam nie wyjdzie, można zrobić to samo. Świetne, naprawdę świetne. Sztuki 15 zł. A po co nam rzepy? Bo byliśmy w Pepco. To mamy koniec Castoramy, tak? Tak. Byliśmy w Pepco i dopadliśmy ramki na zdjęcia. Tak. A że niedawno braliśmy ślub. Tak. Możliwe. Tak, miesiąc i 3 dni. Słuchajcie. Powiesimy sobie. Ta jest A4. Możecie oczywiście tak powiesić, ponieważ są uchwyty. Nie, tu nie ma. Tu nie ma. Masz tutaj. Są, są. Są uchwyty. I macie, możecie. Można postawić. Są i tak uchwyty, i poziomo, i pionowo. Oczywiście my przyklejamy, no ale można sobie postawić. Jak to sobie tam wymyśli, prawda? Ta mniejsza 8 zł, a tu mamy 30 na 40. To już jest ramka gigant. I tutaj też są haczyki, jeżeli chcecie przybić, bo chcecie się przykleić, to... Koszt dycha w ładnych, srebrnych ramkach. Także radziłabym, bo dyszka to nie jest dużo. Są też białe, tak? Są też, obramowania też są białe. Nie wiem, czy nie widziałem jeszcze złotych. Coś nie mi się wydaje, że... My wzięliśmy srebrne, ponieważ nam one pasują, tak? Dlatego je wzięliśmy. Rameczki. Rameczki. A wzięliśmy, dlaczego wzięliśmy takie duże? Ponieważ mamy zdjęcia ze ślubu.
które zresztą widzieliście i na Instagramie, i na Facebooku. I filmik chyba też był na YouTubie, tak, jest na naszym kanale. Wybraliśmy też inne, żeby nam po prostu, jak będziemy sobie siedzieć, patrzeć na tę chwilę i przypominać sobie, tak? Tak. Jak się będziemy kłócić, kto ma rację. To ona się nie, zawsze kłóci, ja się nigdy nie kłócę. No to zdjęcie nam będzie przypominało, że nie ma się co kłócić. Tak. Jedziemy do Aldi. Do Aldi, tak. Tu jest prezent dla mojej żony. Dlatego ceny wam nie podam. Sama sobie sprawdzę. Kolejne ramki na zdjęcia, tym razem czarne i takie zbudowane w 3D. Tak. O, właśnie. I teraz są trzy rozmiary. 9x13, 10x15 i 13x18. One są osobne, tak. Ja myślałam, że są razem. Ale można je ułożyć tak jak tu, razem jedno wyżej, drugie niżej. Lubię po prostu rozłączyć. Dlaczego takie? Dzisiaj wieszamy. Tak, wieszamy. I dowiecie się, jak będzie film o naszej sypialni i dlaczego akurat ten łańcuch, też się dowiecie. Tyle mogę powiedzieć, że w naszej sypialni jest przewaga ciekawych rzeczy czarnych, dlatego takie będą pasowały rameczki. Ale specjalnie osobno robimy dla was film o sypialni. Tak. Niedługo będzie, i na pewno. Na pewno z zakupów, z których jestem najbardziej, z rzeczy, które jestem najbardziej zadowolona, oprócz podstawek, bo długo je szukałam pod, na talerze do stołu, jest, słuchajcie, tam, 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 na 5 szykujemy, tak. Słuchajcie, widzieliśmy na kanale na YouTubie i stwierdziliśmy, że spróbujemy go poszukać. I oczywiście jest taki rozmiar większy. Jest. Ale on już jest taki owalny, wiecie, jest to już taki fajny. Nie jest taki fajny. Co jest w nim fajne? Zaraz powiemy cenę. Ogólnie to słoik wykorzystamy na ciastka. Na pierniki, kochanie. Nie na pierniki, których w tym roku. Kochanie, pomóż mi. Nie robię. Trzymam. I słuchajcie, jakie to jest fajne. Tutaj jest macie. Uszczelka silikonowa. Plastiku, tak, uszczelka. Silikon, pokaż. No jakiś tam plastik, ale czyli to nie jest na zasadzie takiej, że tylko jest szkłem przykryte i może w każdej chwili wam spaść i no tak też może spaść, ale tu jest większe zabezpieczenie. Jest śliczne. Oczywiście jest ozdoba też bałwanek, prawda kochanie? Zamiast rogów jest co tam jeszcze było? Jakiś Mikołaj czy co? Jakiś Mikołaj, no my wiadomo, chcieliśmy rogi. Że chcieliśmy rogi. Jest kokardka i jest na kokardce wisi choineczka. Choinka dla osoby. Nie odpakowuję jej, bo mocno ona się obija, jak już będziemy mieli zapełnione to wtedy. Koszt? Po taniości. Po taniości. 25 zł, a te większe są po 3 dychy. Po 3 dychy. I naprawdę robi to nastrój, jak to... Pokaż. Jak to się uzupełni różnymi... No musicie, i znowu... Musicie uważać. Znowu nie, nieprawda. Ale puść. Kochanie, nieprawda. On się trzyma, jak nie będzie się szarpać, to się trzyma. Mój mąż ma za dużo siły. O-o. Ty też, widzisz? Nie, ale wiesz co? To już tutaj papier trzeba odpakować. Ogólnie się to trzyma, nie trzeba się bać, aczkolwiek wiecie. Ciastka nie wyszło, na pewno. Tu będą pierniczki, jakieś cukiereczki, jak to się wypełni, to będzie pięknie wyglądało na stole. Jeżeli ktoś chce postawić w innym miejscu, żeby było ciekawie, to jak najbardziej polecamy. Radziłabym się śpieszyć, bo to była ostatnia sztuka, przynajmniej koło nas, gdzie jest Pepko. Myślę, że jak wy odwiedzicie, to może jeszcze zdążycie, natomiast te wszystkie właśnie, takie zabaweczki... Właśnie, bo powiedzieć, że słoik jest z Pepko. Tak, i to są takie zabaweczki, wiecie, które szybko schodzą, tak? Tak. I to jest zdecydowanie nasz najlepszy z tych wszystkich zakupów. Oczywiście wczorajszych, bo jeszcze będą zakupy, tylko musimy tak rozdzielić fundusze, żeby nam starczyło, bo już w tej chwili mówi stop, 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 poczekaj, poczekaj, mamy ja jestem jeszcze... taka, żebyśmy chciała już, już, już. Mamy jeszcze w planie gwóźdź programu, jak tylko się nam uda go zakupić, to na pewno wam pokażemy. Natomiast strojenia w trakcie będziemy wam pokazywać w innym filmie, efekty w innym filmie, także trzeba nas obserwować. Już dzisiaj coś stroisz, tak? Tak, już dzisiaj będę stroiła. Słuchajcie, dzisiaj miałam robić wielkie sprzątanie, otóż górę posprzątałam, no mamy aż 3 pomieszczenia, posprzątałam, natomiast nie starczyło mi psik do kurzy, więc wiecie, kochanie, nie robię, bo nie mam czym,
Nie? Będziesz dekorował. Więc postaram się zrobić tą girlandę. Tak. Natomiast tak jak mówię, to jest część, taka mała część zakupów, bo teraz wiecie, co jest modne. Do kominka. Węgiel, słuchajcie, paliwo, jak ktoś może komuś przekazać, myślę, że będą zadowoleni. Pokaż tą choineczkę właśnie w zbliżeniu, wygląda ona tak. Już może odpakował, bo go już świeżbi. Tak, bo mi już nosi. Ten tak, pyta się mnie, kiedy już będzie świątecznie, kiedy będzie świątecznie. Ja mam to samo, już się nie mogę doczekać. Dzisiaj będziemy wyciągać ze strychu to, co nam zostało z tamtego roku, bo już naprawdę chcę to poustawiać i czuć się tym klimatem. Mąż mi wyciągnie choinki, bo też trzeba je przemyć. Dajcie znać, jak myjecie, bo mamy opcję albo to zrobić pod prysznicem, albo wiadomo, właśnie, jakąś ściereczką. Napiszcie nam w komentarzu, jak umyć zakurzoną choinkę, bo jakoś brakło nam czasu je spakować i troszkę się zakurzyło. I jak lepiej? Misiu. Nic się nie stało. Ręka go świeżbiła i zaraz będzie po choince. Napiszcie nam też w komentarzu, co wam się najbardziej podobało z naszych zakupów. Tak, i dajcie znać, jak wy czyścicie choinki. Oczywiście nie mówię o tych, którzy biorą z lasu, tak? Czy żywe kupują. My czy lać ją wodą na żywca, czy powycierać wilgotną ścierką. My nie kupujemy z tego względu, że ja z dzieciństwa pamiętam, że miałam żywą choinkę i wyglądało to tak, że wyglądała przez pierwsze parę dni super, później igły zaczęły tak spadać, że nic z niej nie było. Zobacz, jak chodzi. Będziemy też... Jadę po piernik. Będziemy też kupować bardzo dużą ilość światełek, ponieważ choinkę dzisiaj. Niedługo chcemy ubrać całkiem inaczej. Mamy też do udekorowania balkon, taras i oczywiście, Misiu, przed domem jeszcze schody, tak. Schody chcemy udekorować, więc tych lampek, wiecie, nigdy za wiele. O, lepiej kupić większą ilość i niech sobie postoi, niż kupić za mało i potem się denerwować. Tak. Bo wiecie, jak to jest w zakupach. Wszyscy się rzucą i potem nic nie ma, nie? No i pamiętaj, że nasz gust programu na święta też musimy kupić. Ale to będzie osobny film. Tak. Na pewno jeszcze dokupimy trochę rzeczy. Dajcie znać, co wy kupiliście, czy już zaczęliście kupować? Czy co kupiliście? Czy my kupujemy za wcześnie, czy za późno? Co moglibyście nam doradzić? Co jeszcze takiego fajnego u was w domu było? Czym albo się chwaliliśmy? Kupiliście coś fajnego. Albo goście zwrócili uwagę u was, że jest coś fajnego, jakaś ozdoba. To czekamy, może też nas to zainspiruje, tak. Prawda? Tak. No to co, to widzimy się w następnym odcinku z jakiejś dekoracji, a może zdążymy zrobić film o sypialni. Tak, może się nam uda, ale no wiecie, teraz idą święta, więc postaramy się. Trzy filmy są w produkcji, tak. Ale nie będziemy zdradzać jakie. Także obserwujcie nas, zapraszamy na Instagrama, na zakochane TikToczki. Tak, Facebook, dzwoneczek dać. Rzucamy na bieżąco wszystko. Żebyśmy się wam oczywiście pojawiali, tak? Tak. Instagram, zakochane, podłoga, TikToczki, chyba tak to jest, tak? A jeszcze bym prosiła, dajcie znać, co dzieciom sprezentujecie na Mikołaja na Wigilię. Może wy znacie jakieś rzeczy, właśnie, które mogą być praktyczne. Właśnie, podpowiedzcie nam coś nieoklepanego dla dzieci 6, 7 i 10 lat. 10 lat. Tylko wiecie co, nie chcemy komórek i takich tam typu rzeczy, tak? Coś... Żadnego tandetnego odpustu z Biedronki. Tak. Co jeszcze chciałam dodać? Patrzyliśmy na ceny, prawda? Ceny są... kosmiczne. Także jak możecie, to sobie też zaglądajcie na Allegro. Za byle, naprawdę byle co. Za byle co. Nie chcemy też gier, ponieważ mamy ich wszelakiego rodzaju i puzli i naprawdę no. Jest tego pełno. Więc jeżeli ktoś ma jakiś pomysł od wieku 6 do 10 lat, który się sprawdził u was, to proszę dajcie nam znać, będzie nam miło. Może zdążymy sprawdzić i zamówić, tak? Tak. A my uciekamy gotować obiad i dekorować. I dekorować, tak. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu. Tak. I do następnego. Trzymajcie się, cześć, pa.